te z Urale, Bachtale, Sarkaj Mindikamas. Od Tepale Mindik te maladziu was kate po pekadotan, po festiwale Andogorzu. Od Pale ta was ketane, tekha, tekelas, tekpas, te dzilabas, a jaka do sakobersz tekeras. A się dewis. Chciałem powitać wszystkich miłośników cygańskiego folkloru, cyganów, Polaków i innych ludzi z Europy. I chciałbym serdecznie zaprosić wszystkich tutaj do Gorzowa, bo tutaj spotykają się wszyscy Cyganie, żeby potańczyć, pośpiewać, radować swoje serce i żeby się tą radością podzielić z wami wszystkimi. Dlatego prosimy z całego serca, nie zapominajcie o Cyganach i miejcie dla nich trochę sympatii. Dzisiaj pojęcie tradycja cygańska jest bardzo trudnym pojęciem, dlatego że zmieniło się całkowicie tryb życia Cyganów. Te rzeczy, które były kiedyś bardzo przestrzegane, Cygance nie wolno się było uczesać przy mężczyźnie obcym, czesała pół głowy. Drugie pół głowy musiała mieć przykryte chustką. Mężczyzna jest ten decydujący, ma słowo. Żona może pomóc, mimo że mi coś, jeżeli ja rozmawiam z Cyganami, ona może powiedzieć mi, dać mi jakąś myśl, podpowiedzieć, ale decydującego słowa w grupie, gdzie ja rozmawiam z Cyganami, jej nie wolno nawet dojść. U Cyganów stosuje się na weselach, na wszystkich przyjęciach, że mężczyźni siedzą oddzielnie, kobiety siedzą oddzielnie. No i my to zachowujemy. To tak jest. Mężczyźni piją, cyganki tańczą, śpiewają do stołu. I to jest na scenie też. Może już nie w takim zakresie jak prywatnie, prawda, u cyganów, ale na prywatnych przyjęciach, ale to jest właśnie to, że cyganki mają te piękne kostiumy. One siedzą w kuchni, a tutaj się pije. Jeżeli ktoś rzuca hasło, że chciałby posłuchać jakąś piosenkę, no to jak ja wiem, że moja żona ładnie śpiewa, no to ja ją wołam, chodź na chwilę. Ona staje i śpiewa nam.
albo zatańczy. Jak nie umie zaśpiewać, to zatańczy. Cyganki nie noszą spodni, nie chodzą w mini. Szczerze mówiąc, najlepiej, a jeżdżę po całym świecie. Czasami jestem po pół roku za granicą. A w Polsce odnajduję to, co wszędzie, gdzie indziej mi brakuje. Będąc w Ameryce przez te 3 tygodnie, to po prostu czułam, że już chcę wracać do tego Gorzowa. Tak, to jest dla mnie najpiękniejsze miejsce na świecie, Gorzów. Tutaj ludzie są przyzwyczajeni do nas, bo od x lat tu mieszkali Romowie i do tej pory mieszkają. Po prostu teraz, jak zbliża się ten festiwal cygański, to miasto żyje właśnie tym festiwalem. Tak samo się cieszą i czekają na ten dzień, jak i my. Cyganie mają tę religię w ten sposób, że oni mają swoje wierzenia. Oni mają swoje dokładne wierzenia, jak mają postępować, kiedy ktoś umrze, kiedy ktoś się urodzi, kiedy ktoś wychodzi za mąż. I to są takie połączenia. I Cyganie wierzą w Boga, ale ten Bóg nie ma imienia. On jest w niebie i on decyduje o ludzkim życiu. Nasza rodzina, rodzina Polian, a moja dzieci. Zielony bar, a szuty ciri piri panangeria, a szuty ciri hirumale rekuziale. Aj babia tu, aj nasza krat, aj ciałby ciały ludzie. Kiedy przyjechałem do Gorzowa i po pierwszym koncercie zauważyłem od razu moją przyszłą żonę. Dziewczyna była... Dziewczyna z przepięknymi 2-metrowymi włosami, warkoczami. Piękna i tańczyła. No i powiedziałem, że ja muszę ją porwać bez względu na konsekwencje. Ja tylko kupiłem czekoladę i posłałem. Słuchajcie. I ona wzięła tę czekoladę. No ja mówię, to teraz już będzie jeżeli wszystko wzięła, dobrze. To już wiadoma sprawa. No i tak jakoś ktoś nam pomógł w kontakcie. Tak. I my żeśmy, ja porwałem tę żonę i znikliśmy. A czym uciekliście? Samochodem, taksówką? Taksówką, bo wtedy nie było własnych samochodów. No tak. Tutaj. I żeśmy znikli na parę dni, przepraszam. Daleko? To już tajemnica. No i oni nas tutaj poszukiwali, ale żeśmy już po 3 dniach wrócili. I oni stanęli w obliczu faktu dokonanego i już nie było innej siły, jak tylko wyrazić zgodę. Jest taki zwyczaj, że ojciec dziewczyny po takim porwaniu przychodzi i policzkuje młodego chłopca za karę, za to, że porwał dziewczynę i nie poprosił o jej rękę. Ale widocznie ja zyskałem sympatię mojego teścia i on tego nie zrobił. Nie zrobił. Bo ja byłem strasznie zadowolony z tego powodu. Ja muszę przyjechać, ja po prostu sobie nie wyobrażam, że ja nie przyjechał tutaj. Chociaż raz w roku muszę.
wyżyć się tutaj, ponieważ już tam w Niemczech nie mam kontaktu, nie? To tutaj ja mam tą możliwość. Ja ćwiczę cały rok w Niemczech na sali u księdza, żeby przyjechać i raz sobie w roku zatańczyć. Nie mogę powiedzieć, że jestem cyganem. Zawsze jak rozmawiam z cyganami, jak spotykam się, nigdy nie mówię, że jestem cyganem. Poznałem prawie wszystkie dialekty w Polsce, polskich cyganów dialekty. Także no duszą jestem cyganem. Ja wymarzyłem takie ognisko artystyczne, gdzie by przyjeżdżali zespoły z całego świata, gdzie śpiewali, tańczyli i po prostu dla ucha, dla oka, ale nie, to jest coś głębsze, żeby zespolić tych wszystkich, żeby sobie przypomnieć właśnie te tradycje, te zwyczaje, żeby nasz język nie zaginął, nasza kultura, żeby była po prostu pielęgnowana, żeby cywilizacja nie zniszczyła nas doszczętnie. Wszystko, co jest związane z naszą tradycją i przeżyciem, to właśnie tu się otwarza, bo to są spotkania cyganologiczne, to mówimy o języku. Mówimy o dyskryminacji ludzi, tu mówimy o poezji, o całokształcie tej mniejszości narodowej.